dętka dalej niesklejona, powietrze ucieka, ale tym razem mam większą pompkę, więc pójdzie mi pompowanie łatwo, a może na jutro już uda mi się znaleźć dziurę i ją załatać. Tak jak widzicie, jestem w Warszawie, nie było mnie tutaj pół roku, jestem od 2 dni i trochę sobie przeorganizowałem to pomieszczenie. Ustawiłem biurko bliżej okna, żeby mieć jaśniej przy montażu, ale zaczynam pakować plecak i spadam na pierwszą jazdę w tym roku z chłopakami w Warszawie. Idziemy z Jankiem i z Julianem na bulwary, więc... Dawno mnie w Warszawie nie było i widzę, że zmieniło się trochę, to znaczy gorzej się jeździ. Dużo remontów, ulice rozkopane, nawigacja prowadzi mnie takimi zygzakami, że jeszcze nigdy pod Narodowy nie jechałem taką trasą i tyle czasu. O kurde, jakie to jest lekkie. Co jest? Leciutkie jest. I czuć, że takie, no, sztywno siedzi wszystko ładnie. Ale on, czekaj, on nie jest chyba dużo lżejszy od twojego Iona. Nawet nie zdziwiłbym się, jakby twój rower był lżejszy od tego. Raczej nie kojarzę, bo to jest chyba karbon cały, nie? To jest karbon, no ale Iony, bo ty masz Iona. No nie. Czy z Neurona? Tak, to nie jest Ion. A nie, ty masz Neurona. To jest Neuron? To jest chyba Neuron, tak. Bo to Kacpra rower chyba, tak? To jest Kacpra, tylko że to on wali na tym, to polega, że on nie powiedział mi, jaka to jest rama. Nie, to jest Neuron. To jest... Neuron, czekaj, to, no to aż... nie, to on może ważyć z 10,5. To dobrze, że się dowiedziałem, że to jest Neuron. Nie no, jest. Jest różnica? No. Może lewą rękę masz silniejszą po prostu. Nie, to już różnica. Ale piasta dziwna. To znaczy? No taka... Taka dużo, ale cicho. Dużo, ale cicho. Nie, czuć tą zwinność, o, o. Ktoś tu jedzie. Nie ma wygru. Aleśmy się nie widzieli. 2 tygodnie, 2 miesiące. Miesiąc, po 2 albo 3. Ciebie też, siemanko. Pyk. O Jezu, jak to dawno. Ale Jezu, zbyt dawno. Ale mega, nie? Teraz nadrobimy frekwencję. Tak jest. Widziałem ostatnio na twoim Instagramie i YouTubku, że zacząłeś mocno trialowe elementy katować. Słuchaj, ta zima mi się tak na łeb wzięła, że aż przestawiłem kierownicę do przodu i zacząłem ćwiczyć trialowe techniki. To Jadek, zadaj coś. Jak po kontuzjach? Pięta już całkiem git, już w ogóle o niej nie pamiętam. I palec jeszcze był, palec też spoko, ja już się przyzwyczaił do naturalnego trybu pracy, także... Bo co, złamany był czy obity, zwichnięty? Nie był co? Złamany, był... to się nazywało zwichnięcie chyba. Mhm. Bo była po prostu tutaj jedno ścięgno było naderwane i musiałem w usztywnieniu przez 2 tygodnie nosić.
No jest po dzięki. Ładnie, kurczę. Nie było mnie pół roku trzeba liczyć, nie? Tak było. I tak w sumie trochę sam jeździłem. Gdzieś tam z Marcinem, gdzieś tam wychodziliśmy na... Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. W kadrze jesteśmy, ale... w ogóle? Nie, nieważne. I tak teraz jechałem tutaj. I tak pomyślałem, że będziemy razem jeździli. Tak miło się zrobiło. Zobacz, całe życie sam jeździłem. Naprawdę, tak sam. Chodziłem te same miejscówki, na trialówce te same rzeczy robiłem. Był i przyzwyczaiłem się, nie? Później jak zaczęliśmy razem jeździć, katować, to kurde, jazda samemu to jest jakaś depresyjna teraz. Nie ma motywacji, w ogóle nie ma fanu, nie ma... No, tragedia. Powiem wam tak, tamte kamienie fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają, no fajnie. Chodźmy na nie. Idziemy? Dawaj. Tak niby trialowcy, ale o, trzy większe schody już. Emeryci tak naprawdę. Metry jest tak nic. Nie ma, że cykam. Ja tylko piasty się cykają. Zawsze tak jest, jak wiesz, na koniec też taki prosty trik zrobi, on zawsze nie wyjdzie. Podnieś lewą nogę. No właśnie, bo Janek powiedział o 203, o tarczach 203, które będę testował, bo chcę założyć na przód właśnie Magurę 203 i porównać ją ze 180. Teoretycznie siła powinna być lepsza, modulacja gorsza, ale czy tak będzie w praktyce, to no, sprawdzimy. No pół godziny tak dla bezpieczeństwa. Na pewno nawet. Żółwik! Widzimy się jutro? Oczywiście. I koniec jazdy z chłopakami. Koniec tego odcinka. Ja jutro widzę się z Jankiem w Grodzisku, bo mamy mały pokaz charytatywny, ale to też zobaczycie prawdopodobnie w kolejnym filmie, więc ja na dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczyska.